Przygotowując program Wiedz i Mądrze Jedz, przemierzyliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, szukając przykładów realizacji idei krótkich łańcuchów dostaw żywności. Przekonaliśmy się, że rolnicy decydują się często na przetwórstwo, zmieniają charakter produkcji, zmagając się jednocześnie z logistycznymi problemami. Wprowadzenie nowych przepisów otwarło dla rolników nowe obszary sprzedaży, ale jak zawsze wszystko zależy od ludzi i ich inwencji. Na szczęście rolników z pomysłami otwartych na nowe spotkaliśmy wielu. 5 lat temu wpadliśmy na pomysł, żeby zaprosić naszych klientów do gospodarstwa i pokazać im nasze pola, że to jest wszystko nasze, żeby oni tak naprawdę uwierzyli w to. I to był strzał w dziesiątkę. Zrobiliśmy wycieczkę po gospodarstwie, po wszystkich polach. Ludzie zadawali pytania, mogli sobie w tym dniu sobie sami tam coś wyrwać, później na koniec mogli zakupić. I najważniejsze to było to, że na koniec była degustacja. W strategii ministerstwa mamy jeden bardzo istotny cel, który do tej pory nie występował, a mianowicie kształtowanie postaw konsumentów. Nie tylko rolnik i produkt wyprodukowany, ale konsumenci muszą mieć ukształtowane postawy, że jak pójdzie i nawyk, że trzeba przyjechać, kupić i utożsamiony z tym produktem i z producentem, bo przyjdzie do pana Kowalskiego, przyjdzie do pana Wiśniewskiego, którego zna i kupi ten sprawdzalny produkt. Gdzieś ktoś mnie znalazł, że robię coś takie rzeczy, że próbuję przejść na ekologię na początku i zadzwonili, czy mam jabłka. Więc mówię, no mam takie jabłka, było zapotrzebowanie. Pierwsza paczka, po prostu pierwsze jabłka pojechały paczką z kurierem do Warszawy. No i tak powolutku szło, tak? I coraz więcej. To wymusiło mnie też właśnie, żeby zacząć dostarczać te swoje owoce do kooperatyw, potem sklepów ekologicznych na Warszawie i w okolicach. Zainteresowanie klienta powoduje to, że wchodzę w całkiem nowe uprawy. Sam klient podpowiada mi, co ewentualnie mógłbym wyprodukować, co by im pasowało. No i w ten sposób eksperymentuję. Od 5 lat zajmujemy się głównie produkcją zdrową, bo przedtem była inna produkcja, jak to rynek zbytu był inny i klient zaczął być świadomy tego, co kupuje. Chce po prostu zacząć jeść zdrowo, zaczął dbać o siebie, a nie szuka tam, gdzie tanio, gdzie jest po prostu badziewie, za przeproszeniem. Jak jest mały producent, to on produkuje w małej skali. Nasze systemy doradztwa w rolnictwie w szczególności, są skierowane do dużych producentów, czyli właściwie utraciliśmy wiedzę w dużej mierze o tym, jak produkować na 0,5 hektarze czy na 2 hektarach. Natomiast postępy w technologii i różne nowe rozwiązania powodują, że nawet na małym obszarze można wyprodukować więcej, zdrowiej, bez chemii i tak dalej. Są pomidory, tak? Pomidor, tak samo jak malina, nie poleży, więc albo go sprzedamy na świeżo, nie sprzedamy, coś trzeba było zrobić. No i tak się zrobił pomysł, a może ketchup. No i na początku to nie były jakieś tam, znaczy to do tej pory też nie są jakieś wielkie ilości, bo tylko to, co zostanie, tak, co się nie sprzeda na świeżo. Więc nie wiem, w zeszłym roku zrobiłam 200 słoiczków, w tym roku nie wiem, no zobaczymy, nie? Na razie jest tam ich no, z 50, tak więcej na razie nie ma. Wyposażenie kuchni domowej, tak żeby dostosować ją do chociażby rolniczego handlu detalicznego, nie jest takie proste. Skąd wziąć te 1000 zł, 1500 zł? Często to nie są duże kwoty, które są potrzebne, ale skąd je wziąć? I tutaj jest właśnie też wyzwanie dość ciekawe, jak spowodować, żeby powstały instrumenty finansowe, różne kredyty, może dotacje, może, które właściwie wypełniają tą lukę tych bardzo małych potrzeb, które są kluczowe, żeby ta żywność była legalnie produkowana i sprzedawana. Małe rolnictwo nie będzie w stanie się utrzymać w dzisiejszych czasach z na przykład produkcji zbóż. Mając na przykład tam te 10-15 hektarów, nie będziemy w stanie z tego przeżyć. Musimy postawić na małe przetwórstwo. Jeśli rolnicy to zrozumieją, to będą w stanie utrzymać swoje gospodarstwa i tak jakby zaoferować klientowi coś, co klient po prostu będzie chciał kupować i będzie wiedział, że to jest naprawdę dobre i zdrowe.
krótkie łańcuchy to proces. To proces nie tylko tworzenia przepisów, ale proces organizowania się rolników. I jesteśmy na początku rolniczego handlu detalicznego, gdzie w produkcji roślinnej i w produkcji zwierzęcej rolnicy przetwarzają i sprzedają bezpośrednio konsumentom. Rolnik musi założyć RHD, musi być kilku tych czy kilkunastu rolników. Następnie muszą się zorganizować, dogadać i stworzyć na przykład skrzynkę, czyli w internecie ogłosić, że dana partia towaru będzie dowieziona na osiedle, albo klient będzie mógł odebrać ją w określonym czasie. Mam szczęście do ludzi i tutaj w doradztwie rolniczym Świdnicy, jak i we Wrocławiu, trafiłam na bardzo przyjazne osoby, które tak naprawdę to te osoby mnie wyłowiły i zaczęły mnie gdzieś tam zapraszać, odnalazły mnie, więc rzeczywiście jest ta pomoc, są warsztaty, jest chęć organizacji różnych wydarzeń, propagowania tych naszych wydarzeń, tak jak Targ Ziemi. Jest niebywałe wsparcie również lokalnej grupy działania. Ta wiedza jest szerzona również poprzez stowarzyszenia, jak Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, do którego należę. Więc jeżeli ktoś chce, znajdzie ludzi. W maju tego roku zostaliśmy poproszeni przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chełmnie, żeby reprezentować powiat jako jedyni w powiecie, którzy mamy rolniczy handel detaliczny tutaj z działalności mlecznej. Wystawiliśmy ser smażony z kminkiem do konkursu smaku i udało nam się zdobyć wyróżnienie, więc też jest jakiś taki wdzięczny odzew, że to gdzieś tam smakuje i z tą tradycją ma związek. Tu produkowało się taką wiejską kiełbasę. To wiadomo, w czasach komuny każdy tam robił na swoje potrzeby. Okazało się, że to jest fajne, ciekawe i ludzie chcą tego próbować. I tak te zakłady zaczęły powstawać powoli, tak jak, nie wiem, Liszki pod Krakowem czy Markowa pod Karpackim. Stała się takim centrum kiełbasianym, można powiedzieć, Podkarpacia i południowej Polski. Każdy indywidualny producent musi mieć wszystko, samochód, przetwórnię i jeszcze jeździć na rynek. Jak jest w zbiorowych rozwiązaniach, jest właściwie taka możliwość, żeby obniżyć koszty i współdzielić właśnie te logistyczne zasoby. Jeszcze inna bariera to jest sam dostęp do rynku kupującego. Szkoła na przykład może kupować od rolników czy od grupy rolników. Jak odróżnić właśnie te produkty autentyczne, te od lokalne, od wszystkich innych? I tutaj właściwie mówimy też o innowacjach możliwych w systemach zakupów, zamówień publicznych, w których w prawie o zamówieniach publicznych jest klauzula społeczna, czyli można wykorzystać istniejące przepisy, żeby dawać preferencje produktom lokalnym w ramach właśnie tej sprzedaży bezpośredniej. I tu jest wielka rola właśnie gmin, różnych instytucji publicznych, żeby nabrać na tyle odwagi, żeby właśnie wpisać w specyfikacje takie rozwiązania. Życzę Polsce takiej przyszłości, tak jak jest na Zachodzie, że rzeczywiście zapatrujemy się lokalnie, że jest ten dystans 30 km na przykład, gdzie możemy się zaopatrzeć i dlatego to pokazujemy na Targu Ziemi, że nie tylko możemy kupić ser, chleb, masło bardzo lokalnie, ale możemy ubrać je lokalnie. Możemy kupić sandały od człowieka, który gdzieś robi je pod Ślężą. Więc ta pasja do odkrywania ciekawych osób i nieprzemysłowego wytworu. Więc zaczynamy zmianę od siebie. Jeżeli zobaczą dzieci, że jedzą to dorośli, że sami się interesujemy, rozmawiamy o tym, co zawierają te produkty, od kogo te produkty są. To jest fantastyczne, że możemy mieć mleko od Joaśki, a jajko od Dany, kapustę od, nie wiem, od Schneiderów. To jest, no nie wiem, maślanka od Wańczykówki. To jest coś, co tworzy wielką radość konsumpcji, moim zdaniem. Że to nie jest no name, to nie jest z taśmy, to nie jest z molochu, tylko to za tym kryje się człowiek, jego trud, jego czasami siermięga, wyrzeczenia, nieprzespane noce, ale to z drugiej strony ja wiem, że ja płacę komuś, kto rzeczywiście w to wkłada serce i dużo sił. Pytanie jest, jak zwiększyć właśnie ten fenomen, jak spowodować, żeby było więcej producentów, jak zaangażować więcej konsumentów. Czyli tutaj mówimy o skali. Dlaczego
tak nie jest, jakie są bariery, to można powiedzieć, że zidentyfikowaliśmy wiele tych barier. Każda bariera jest szansą na innowacje, na różne ciekawe, nowe rozwiązania. Coraz więcej konsumentów też się organizuje w grupy, żeby na zmianę jeździć do punktu odbioru, czy nawet do rolnika. Kilka rodzin się zbiera razem. Czyli to jest ten sam mechanizm. Żeby to zrobić w większej skali, no to potrzebujemy informatyczne rozwiązania, które będą śledzić te logistyczne zasoby, ich wykorzystanie, ale one zafunkcjonują, jeśli jako konsument będę miał korzyści zarówno finansowe, jak i dostęp stały do produktu. I to samo po stronie producenta. Na koniec chcę zachęcić Państwa do szukania zdrowej żywności, do kupowania lokalnych produktów. Krótko mówiąc, szukajmy najbliższej drogi od rolnika na stół.